mam przyrządy, mam przygotowanie, dyplom, praktykę nawet mam. Błagam cię, Irena, nie denerwuj się, okupuj. A jeszcze, jak będę chciała, to w ostrzejszej formie walnę głodowy. Zaraz zaczną przychodzić, to siostra zobaczy na cholerę siostrę ten cały głupi strajk. To siostra zacznie głodowy i płynowy. Jak pan siostra sobie oflaguje. Leczy w swojej części gabinetu. Dobrze, w mojej części to jest okupacja. Leczyło ludzi, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nie denerwuj się, Irena, proszę cię. Bądź godna, okupuj. Jedno jest pewne, panowie, prestiż, a poza tym w tym jest kasa. Że tu się nie ma co ograniczać. Dzień dobry panu. O, pan prezes. Witamy. Dzień dobry. Symbolicznie poproszę o brawo. Dziękuję. Symbolicznie poprosiłem o brawa, ponieważ... Nie, pan tam przyzwyczajony. Nie. Panowie, nie ma czasu. Jest pewna idea. To jest moja idea. Przepraszam. Ale tę ideę wy, pan jako wybitny poeta, pan jako wybitny reżyser i pan jako wybitny profesor, scenograf, no myśmy pracowali, znamy się. No właśnie, ale ja panów zestawiłem we trzech razem, żeby wspólnie burza mózgów, żeby powstał koncert, który obejrzy całe państwo. Mam takie gwarancje. Idea, promocja polskości. Połączenie lekkiego z barwnym? Z powagą. Z ciężkim. Z ciężkim. O, właśnie. Ja wiedziałem, że my się rozumiemy. Panowie, burza mózgów, pomysł w wasze ręce. Moja idea, wasza realizacja. Mogę rozpiąć marynarkę? Proszę bardzo. Przepraszam, proszę, czy tylko kraj, czy również zagranica? Brzma, satelita jeden, a może nawet dwóch. No to warto. O, ty psiakość, tak, to jest rzeczywiście sąsa. Jeszcze chyba powtórka. Tak? Wyjścia poza... To w takim razie, no przepraszam, że ja będę o tym mówił. Tak? Że, ale to jednak potrzebne są naprawdę fundusze, bo nie możemy się przed krajem i zagranicą tutaj. Nie można żałować. Panowie, to jest moja głowa. To ja wam to zdejmuję. No skoro pan prezes... Jeśli tak jest idea, są pieniądze. Panie prezesie, jest tak. Jak jest? Pierwszy taki z brzegu mi przyszedł do głowy, wie pan, szkic. Pan mówi, lekkie z ciężkim. Bierzemy kwartet skrzypcowy, tak? Tak. I oni grają, no ja wiem... Coś Szymanowski, czy Halkę. Potrafią to najbardziej znane jest. Nie, to zawodowcy, to oni to grają od dziecka. Tak? Oni grają te Halkę od dziecka i są w balonie, który ich unosi ku górze. Biało-czerwony. Oczywiście. I ja myślę, że kwartet też biało-czerwony. Ja mam kwartet też był biało-czerwony. Ale ja tego nie widzę zaraz. Nie. Ja to panu naszkicuję. No nie, panowie są fachowcy, oczywiście. To tak. Dobra. Ja może taką rzecz, która by się pojawiła w prasie, tak, telewizji, prawda? Tak. Pan już coś ma gotowego? Przyznam, że się trochę przygotowałem, prawda? I od pomysłu aż do wykonania to, nie chwaląc się, 20 minut mi zajęło. Proszę bardzo. I to można tak, prawda? Co tak? I tak, no to w każdą stronę się czyta. Ale co się czyta, jak tu nic nie jest napisane? A właśnie. A wszystko jasne, mimo to, że nie ma ani jednej litery. Rozumiem. I czy wchodzimy na sferę międzynarodową. Międzynarodową. To się może jako Wisła nam, prawda, czytać, prawda? Albo jako granica nasza zachodnia. Proszę bardzo. Niesamowite zupełnie. Panie profesorze, ja strasznie przepraszam. Tak, to nie jest krytyka żadna, tylko to jest pytanie. Pytanie. Tak. Czy to nie jest troszeczkę za frywolne? Czy mówi pan tutaj? To właśnie. Wie pan, o tym fragmencie. Wyjął mi pan z ust tą frywolność właśnie. Czy ten fragment? Tak. Proszę pana, jestem otwarty na wszelkie słowa konstruktywnej krytyki. To jest prawdziwy artyst, prawda? Ale no panowie, tu przyostrzymy, bo to tak. Kiedy miękko to z nami, to miękko. To będzie lepiej. Kiedy ostro z nami, to wtedy znaczy, my też... Panowie, ja widzę, że tutaj już się zaczyna coś dziać. Już się... Jedno słowo tylko, czyli ma być koncert, jak zdążyłem się zorientować, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, połączony z widowiskiem. Pana nie trzeba poprawiać. Panowie, do roboty, spotykam się odwrotnie. Ja siedzę tu, wy przedstawiacie już konkrety, dobrze? No to tylko mało czasu jest. Dobra. Błagam. Mogę zapiąć? I niespołecznie. Nie no, na takie sprawy chyba państwo stać, prawda? Oszalej, ludzie. Proszę państwa, poza nami już pewne propozycje konwencji humorystycznej, którą proponujemy właśnie dzisiaj. No już tak mniej więcej z 12-15 minut mamy za sobą.
znowu siedzisz jak ten głupi. Ja tu czuję, że się świeci. No, musi się świecić, no bo to... Halo? A, dobrze. No, mówiłem. Będzie sygnał na komórkę. Halo? Łoza. Koza. Znaczy Łoza. Aha. Nie, na komórkę nie mogą dać sygnału. Na to jest no, sygnał. No, bo pan antenę zasłania cały czas, no. Halo? Się tu świeci, Łoza. Zastanowiłem się. Ruszacie. Inwigilować, tyrolierą rozproszyć. Dobrze. Tylarierą w kamuflażu. Nie, to nie zawierajcie, bo to jest drugie śniadanie moje. Dobra, dziękuję, lecimy. Uwaga, panowie. Wychodzimy na tę stronę. Tylarierą. Takiemu nierozgarniętemu kocmołuchowi. Spokojnie, Jurenko. Na łeb z pazurami wchodzi, a jest cała kolejka młodych, ładnych i zdolnych. Spokojnie, Jurenko, spokojnie. O, zaraz zobaczy, Kostra, jak się leczy. Jest pacjent. Prosimy bardzo, prosimy. O, to pan. Nikt się nie odzywa, Jurem. Witam. No co pan? Co zaczęło pan? Się. Pan doktor mi laskę. Co laskę? Co panu jest? Wytrącił. Co panu jest? No już, spokojnie. Tu. Laska później. Słucham. Fachowiec. Za mostkiem mnie trochę boli, panie doktorze. No to po co panu laska? No, za mostkiem. Zaraz sprawdzimy. Mostek. Sztuczny czy naturalny jest mostek? Nie ten mostek, nie tutaj. A który? A, że to... A, mostek. No tak. Debil. Zaraz, mostek. To głowa jest niepotrzebna do tego. Mostek. Nie łuk. Siostro. Nie odzywaj się, siostro. No, siostro, tylko się jedną rzecz chciałem spytać. Z której strony jest ten mięsień? Serce, no. Z górej. No dobra. Spokojnie, ja zaraz badam. I to może z tyłu trzeba. Z której strony jest, no? Facet mi się może przekręcić. Aha. Będzie proces i kara śmierci. No panie Łuku. To ja z obu zbadam. Pan się nie rusza, jest wszystko dobrze. Aha. Pan doktor dostał na ksero postulaty. Nic nie słyszę, no może on nie żyje. A no mówię, co? Dobrze, w porządku, wszystko jest dobrze. Proszę bardzo, laska. On go wykończy jak zwykle. Ja dam panu tutaj po prostu witaminy, wie pan, bo to jest przede wszystkim na mostek. Taka piosenka, pamięta pan? Zielony mosteczek ugina się. To właśnie na tym polega. Dam panu bezpośrednio do mostkowo. Aż baranie, ostatnią szansę. Serce jest z lewej strony. Jakby to... Drugą witaminkę damy, żeby było równomiernie. Niech pan się nie zmienia tego ruchu. Mogłaś mi ty jedno powiedzieć od razu? Postulat. Podziurawiłem go z drugiej strony. Postulat. No już jest jak nowy, dobra. Zacięta taka zgada. Dziękuję bardzo. Co dzisiaj mamy? Za tydzień do mnie proszę. Na tydzień już pana nie będzie. Siostro, to było poniżej pasa. To było poniżej pasa. Pan się zorientował, kto tutaj umie coś w tym gabinecie. Umie, nie umie. Ja byłem zdenerwowany, a wczoraj byłem na rocznicy. I dlatego... Rocznicy podrobienia dyplomu lekarskiego. Ja do siostry w takim razie inaczej może.
postulaty. Co, no co tam było, że co, że pieniądze, że co? Że... Honory. Dobra. Będę wcześniej przychodził, sprzątał będę gabinet. Dobra? Tak jest. Dobrze. Ale to jest pierwszy postulat. Jeszcze co? No szybko, szybko, bo zaraz nowi będą. A podkreślanie mojej godności. Chwileczkę. Będę podkreślał. Halo? Rządowy telefon. Siostra godna jest bardzo. Godna jest. Nie, nie, ja nie... nie, nie. Rządowy, nie, nie, że głodna, no nie, jest bardzo... Przyjdzie minister leczyć się u pana doktora. Tak, oczywiście. Pan minister za pół godziny, to jesteśmy przygotowani, wszystko tak. Jesteśmy wygotowani. Nie wszyscy. Siostro, minister. Godna, pieniądze, wszystko załatwione, dobrze? Klęknij tu i podpisz. A dlaczego klęknij? To już jest po prostu wymaganie za dużo. To dobra. Dobra. Gdzie te papiery są? Taki, przepraszam, malutki, ale... Klęknij i przeproś za wszystko. Przepraszam za wszystko. Tylko jeden... Siostrzyczka, jedne warunek. To siostra wypchnie jakimiś skarpetkami czy czymś tutaj, no bo żeby cokolwiek było, no bo ja nie mogę patrzeć, ja wbrew sobie, dobra? Tak to... wszystko będzie, tylko tu, żeby coś siostra... Czekam na ministra, dobra? Tylko tu. Ja sam będę wpychał, siostrze, tylko... Prosimy bardzo, nasz gabinet jest do dyspozycji pana ministra. No, nie wiem jak państwa, ale mnie to ostatnio, co pokazaliśmy, to mnie się to wydawało niesłychanie interesujące, biorąc pod uwagę pewien podtekst, który już wystąpił... Już prawie kończymy, ale jeszcze troszeczkę będzie, także proszę nie wyłączać. Te 2 godziny... Lepiej późno niż wcale. Uwaga, pies może być szkolony. Unikać kontaktu wzrokowego, wtapiać się w otoczenie. Nie ma jeszcze co robić z komórką. Komórkę trzymać. I teraz dochodzimy, jednym skokiem. Przepraszamy panowie, a co to tutaj za zgrupowanie? A my do odświeżania przyszliśmy. Przecież nie ma śniegu. Ale już pada. A my chcemy być brygadą miesiąca. Bez takich mi tutaj tylko. Bo wylegitymować możemy i tak w każdej chwili. No jak poszło? Naprawdę? Co robili? Odśnieżali? No nie wygłupiajcie się. To co ja, szefowi? Dobra, cześć. Melduję się. Jesteśmy po akcji. Tak jest. Wszystko załatwione. Rozproszenie. Bardzo groźna grupa z kapitałem zagranicznym. Czy mogę to podać do prasy? Nie, 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 nie mamy żadnych strat tym razem. Serdecznie dziękuję. Tak pogratuluję kolegom. Tak jest. Wiadomości, panorama, tak. Teleekspres też, tak. Okej. Okay. Znaczy, przepraszam. Bardzo dobrze. Tak jest. Bardzo dziękuję. Odmelduję się. Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. O, ho, ho, ho. Przepraszam. O, bardzo proszę. Dzisiaj... Trochę o odchudzaniu. Niech pan założy, panie Wacławie. I kapelusz, że można, prawda? Niech pan założy, panie Wacławie. To nie o to chodzi. Załóżmy, że pan zakłada, że chce się pan odchudzać.
Ale ja nie chcę się odkurzać. Nie chcę pan się odkurzać. No nic, ale załóżmy, że pan zakłada. Proszę bardzo, niech pan się poczęstuje tutaj kanapeczką na przykład. Tak? Bardzo proszę. Właśnie i to jest impulsator energooszczędny, antykaloryczny, prosto przywieziony dla państwa ze Stanów. Przywiozłem, żeby nie przedłużać, bo tutaj wykonanie zajęłoby nam troszeczkę czasu. Proszę, zademonstruje pan Wacław, jak obsługujemy impulsator. Bardzo proszę, panie Wacław, jeszcze jedna próba. Się mam pociężować? Tak. No czymkolwiek, niech pan, o prawda. I tutaj nam się to mija, to jest troszeczkę element zabawy, prawda? Kiedy nam się troszeczkę wywróci, bo to może nam się wywrócić, to bardzo dobrze. To znaczy, że on spełnia swoje zadanie, o, prawda? O, spadło nam na podłogę, to już my nie zjemy, zje to piesek. Przy tym, ja nie mam piesek. Nie szkodzi. Przy tym, proszę, jak to się nam rusza, o, to my też wykonujemy ruchy, przez to tracimy energię i co najważniejsze, bardzo się denerwujemy, a nerwy nie służą tyciu. Wręcz odwrotnie. No ale panie redaktorze, jak ja sam mieszkam, to kto mi to będzie puszczał? Co jedną ręką będę strzelał, drugą... Ale przecież pan nie chciał się odkurzać. Nie. A dla wszystkich odkurzających polecamy impulsator i żegnamy się. Smacznego. Panowie, zdejmuję marynarkę, umieram z ciekawości. Panie prezesie, jesteśmy już gotowi w zarysie. Za chwileczkę to tu może profesor będzie wieszał, a ja chciałem powiedzieć tak. Proszę bardzo, już zaczynamy. Pamięta tak? Pan, kwartet w balonie. Tak. I teraz mieliśmy koncepcję, żeby ten balon jednak upolszczyć. Tak. To nie może być międzynarodowy balon. I profesor genialny pomysł miał. W tym liceum, w którym pan wykłada. Tak. To wymyślili studenci w liceum, żeby wszyscy byli w czapki. To są sześciokątne czapki krakowskie. Ale na balon czapka duża. Tak. To wszystko jest po prostu sześciokątne. Dlaczego krakowskie? No właśnie, to co? No przecież to chyba jest, jak mamy stolicę tu, to nie tam. To jest dezinformacja. Troszkę to może tam. Być, ale żeby już nie było tych wiecznych kłótni, to może zostawić krakowską, ja ale bez pawiego pióra, tylko z syrenką z mieczem. Ja bym bez miecza. Żeby to nie że agresja, prawda? Tylko, nowe czasy, profesorze, prawda? Profesorze, jedna sprawa tylko. Dlaczego tak? Sześciokątna ta żabka? No bo 16 lat zostało do końca wieku. Genialne. Prawda? Kupuję. To jest świetne. Czyli mamy, to mamy klepnięte, tak? I teraz tak, żeby nie poszło w krotochwilę, bo żart żartem, ale są tak. Sprawy tutaj... Które... Ale żeby było też lekkie. Zdważ, no. Proponuję tak. Memento, Westerplatte. No tak, bo to musi być taki fragment, prawda, co nas boli, od czego to się zaczęło wszystko, prawda? I Westerplatte się w te gruzy i stamtąd wychodzą kolorowo w plażowe stroje ubrane dzieci z piłkami. Piłeczkami, parasoleczki te dzieci wychodzą, tak. Polskie są tańsze. Polskie dzieci, tak. Ale gdyby to zrobić... Kostiumy niemieckie mają? Nie, plażowe. No, to roześmiane z tych gruzów. Gdyby to odwrotnie puścić, odwrotne zdjęcia zrobić, to Westerplatte by się tak... A, że staje. Z ruin powstaje. Tak. I to telewizyjne jest takie. Że jest nie w gruza. Tak. No ale co z tymi dziećmi? Z nimi to dzieci się cofną, a zresztą drugie się wypuści. Aha. To troszkę więcej kostiumów, no, ale chyba na to pieniądze... Pieniądze idę. Dobrze, więc mamy tę sprawę i teraz tak. Ja proponuję, żeby był takie połączenie, jak pan mówi właśnie, lekkiego, współczesnego czegoś i klasyki. Scenka. Ulicą idzie dziewczynka mała. Tak. I do niej podchodzi policja. Polski. Polski, tak. Profesor dziewczynkę, robi pan nie obniży, bo tak. No, porcja była. Podchodzi policjant, salutuje z uśmiechem. No tak. Aha. I taki po ojcowsku grozi. Ojej. I mówi tak, nie się pan nie boi. I mówi słowami poety. Ulicą miłą, nie chodź moja miła. Mickiewicz. Nie, policjant się może nazywać jakkolwiek, ale chodzi o to, że rozkopana coś, że on pilnuje, żeby dziewczynka nie wpadła do rogu. No dobrze, a co dalej? No i potem znowu trzeba wrócić do pewnych spraw rozumianych międzynarodowo. Czyli tak. Ja myślałem, że właśnie, że projekcja wsteczna... Na tylnej projekcji naloty. Szczukasy. Bomby lecą. I bomby. Dlaczego? Tak. No to żeby znowu przypomnieć. I ostrzec jednocześnie. No. Tak. A no tak, bo to Westerplatte to tak już... Ale wiecie co ja myślę, że gdyby zrobić odwrotne zdjęcia... I bomba w górę by poszła i w tym momencie można by konie. Koń mi się kojarzy i konie wybiegają i wiecie co? Zostawiamy te samoloty, a konie strącają samoloty łapami. Tak jest. Ale nikt nie śpiewa? Chór stoi cały na proszczeniu. No tak, no i na tym balonie cały czas tam grają. To nie to, że oni przestali. Trzymamy punktóweczką cały czas. Te bomby te sztukasy lecą w gruz w to wszystko.
I tylko jeszcze została sprawa ewentualnie tytułu takiego uniwersalnego, ja myślę, co? Może pan poeta. Ale humoru w tym trochę. To pan Michnikowski może Adio Pomidory zaśpiewa. Naturalnie. I to jest finał. Mhm. Koniec, rzucałem bomby, pan Michnikowski przyjął Adio Pomidory. Biało-czerwone. To jak zdobędziemy, ale są pieniądze, to zdobędziemy na pewno. Jeszcze prawda? Tytuł, myśmy taki tak kombinowali, że skoro nas jest trzech, no to mamy do czynienia ze sztuką, prawda? Tak. To może do trzech razy sztuka. Dreimalstück, Dreimalstück. Po niemiecku? Nie, no na satelitę, tylko Dreimalstück. Aha, no tak. A u nas, z tym, że to jest taka, no, ja przepraszam, że ja tym razem się wtrącę, tak, prawda? Ale to, czy to nie sugeruje, że to trzecia wojna światowa ewentualnie, prawda? Do trzech razy sztuka. No trochę, trochę, prawda? Tak. Już dwa razy było, no do właśnie, sztuka. No właśnie, dwa razy i ślus może. I ślus, tak. Basta. Basta. No, to zależy od jest kraju. Jeszcze tydzień, prawda? To pomyślimy nad tym. No nie, to jest szczegół. To jest tytuł, to jest szczegół. To właśnie. No co pan, no, podarł pan to? No nie, no ale to ja w Kopenhadze zamówiłem, panie prezesie. Ale ta fakturka poszła. Poszła, tak, 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 tak zrobili, ale jednak no, nie wszystko to zagraniczne to jest lepsze. Panowie, 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 panowie. Tak. Ja to kupuję, tylko mam jedną prośbę, żeby do tego jeszcze oprócz tytułu, bo taką firmę mam, 7 krabatów dostałem w barterze, żeby to jakoś włączyć. Konie w krawatach. Konie w krawatach. Polskie krawaty. Konie w polskie krawaty. Zamiast homonta, po prostu krawat. Tak. Zmiana wartości, zmiana po prostu z prymitywu. A tak się zawiąże, żeby było widać metkę. Metkę i tak. Spokojnie. Ja chciałem na koniec tylko powiedzieć, że ja dla kraju wszystko zrobię, jak pan prezes. Za każde pieniądze. Nie ma pan prezes polskich pieniędzy, mogą być zagraniczne. Proszę panowie, nie ma sprawy. Do roboty. Dzięki, do roboty. Do roboty. Kopenhaga. Fantastycznie. Proszę państwa, kończy się już nasz program. Wydaje mi się, że nawet gdybym nie namawiał do tego, to państwo byliby w stanie ocenić nie tylko ciekawą fakturę fabularną, ale również sprawę obrazu, bo telewizja to jest malowanie obrazem. Tak jak brak telewizji to jest malowanie pędzlem czy czymś innym. Chodzi o wywołanie odpowiednich wrażeń u widza, czyli cel programu. Przepraszam. Dobranoc państwu. Mi się wydaje, że nie dokończyłem. Skończyliśmy, ale już nie działa kamera, kochani. Gdyby przypadkiem działała, to chciałem jeszcze na podkreślić. Pewno nie działa już, nie wygłupiaj się. Feel you.